ostatnia próba przed inauguracyjnym koncertem Festiwalu Kompozytorów Polskich w Bielsku-Białej. Orkiestrę Sinfonia Varsovia prowadzi maestro Krzysztof Penderecki. W programie koncertu znalazł się najbardziej chyba znany utwór patrona festiwalu Henryka Mikołaja Góreckiego. Jego trzecia symfonia, Symfonia Pieśni Żałosnych i druga symfonia Krzysztofa Pendereckiego. Przez 15 lat festiwal odbywał się pod patronatem Henryka Mikołaja Góreckiego. Po jego śmierci Festiwal Kompozytorów Polskich będzie nosił imię wybitnego kompozytora. Festiwal będzie wciąż trwał. Dzisiaj chcemy, żeby żona profesora wręczyła akt nadania imienia festiwalowi. Festiwal będzie nosił imię profesora Henryka Mikołaja Góreckiego i właśnie ten ważny moment dzisiaj ma nastąpić. I od następnej edycji właśnie w ten sposób będziemy ten festiwal traktować, to znaczy będzie to Festiwal Kompozytorów Polskich imienia profesora Henryka Mikołaja Góreckiego. Głównym organizatorem festiwalu jest Bielskie Centrum Kultury. Tak jego dyrektor wspomina lata współpracy z Henrykiem Mikołajem Góreckim. Myślę, że to są w ogóle wspomnienia, które człowiek długo, długo jeszcze będzie powtarzał, będzie do nich wracał. Profesor bardzo mocno zaangażował się w ten festiwal. Przy pierwszym spotkaniu powiedział, że jesteśmy pierwsi, którzy zaproponowali mu właśnie patronat nad festiwalem. Był współtwórcą całej koncepcji. To między innymi on taki pomysł poddał, żeby taki festiwal właśnie kompozytorów polskich w Bielsku się odbywał. Także to były bardzo ciekawe spotkania. Profesor był szalenie dowcipny, wesoły, potrafił wspaniale bawić towarzystwo i znakomicie się czuł wśród nas. Także że to były naprawdę, są i będą niezapomniane. XVI Festiwal Kompozytorów Polskich potrwa do 8 października. Jego temat to polscy kompozytorzy muzyki filmowej. Ale muszę powiedzieć, że to ostatni też festiwal, którego program był z panem profesorem Henrykiem Mikołajem Góreckim uzgodniony, ponieważ w lipcu w ubiegłym roku zdążyliśmy się spotkać i na ten temat porozmawiać. I to jest w tej chwili faktycznie ostatni festiwal, którego program właśnie był przygotowany przez pana profesora.